Cześć, bardzo się cieszę, że wpadliście na mój kanał ponownie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch książkach, które przedstawiają obraz polskiej wsi. Obie te książki czytałam na Legimi, dlatego nie mam ich w formie takiej fizycznej, żeby Wam tutaj pokazać, pomachać. Natomiast jak zwykle w takiej sytuacji wkleję po prostu obok okładki, żebyście mogli skojarzyć, o czym mówię, jak wygląda ta książka. I pierwszą książką, o której chciałam opowiedzieć, jest książka Piotra Mareckiego, która nazywa się Polska Przydrożna. Jak ja w ogóle trafiłam na tą książkę? Trafiłam na nią, tak jak na wiele reportaży w swoim życiu, dzięki Rafałowi Hetmanowi, który bardzo, bardzo pozytywnie się o tej książce wypowiadał, na przekór wszelkim opiniom, które na temat tej książki można znaleźć w internecie. I ja niestety, spoiler alert, bardziej skłaniam się ku tym opiniom, ku opiniom większości ludzi po prostu. W tym akurat przypadku nie zgadzam się z opinią Rafała. Dla mnie zdecydowanie nie jest to najlepsza książka o Polsce ani o polskiej wsi wydana w ostatnich latach. Jest to właściwie jedna z najgorszych książek, jakie czytałam w swoim życiu, a na pewno jeden z najgorszych reportaży, chociaż właściwie nie można tej książki nazwać reportażem. O czym właściwie jest ta książka? No, tak naprawdę to o niczym i tutaj zaczyna się problem, ponieważ ja nie rozumiem, jaki cel Piotr Marecki miał w napisaniu tej książki. Koncept książki jest taki, że autor wybiera się w dwutygodniową podróż po Polsce, ale właśnie po tej Polsce przydrożnej, czyli takiej Polsce, którą raczej nie prowadzi na przykład Google Maps, dlatego też właśnie autor posługuje się już taką trochę oldschoolową, powiedziałabym, mapą samochodową, taką wiecie, tradycyjną. I właśnie zatrzymuje się w takich maleńkich miejscowościach i opisuje to, co widzi. A widzi tak naprawdę niewiele, ponieważ on nie oddaje głosu swoim bohaterom. W ogóle nie interesuje go, co mieszkańcy tej wsi mają na temat mieszkania na wsi do powiedzenia, jakim się tam żyje, co w tej wsi można znaleźć. Jedyne, co opisuje autor, to jak zatrzymuje się w tanich noclegach, na przykład takich, gdzie doba kosztuje około 30-40 zł. Są to noclegi u miejscowych ludzi. Często w ogóle kwituje to jednym zdaniem, czasem wręcz żartobliwie, ale tak naprawdę trochę pogardliwie. Na przykład jedna kobieta została tutaj opisana jako Fritz w kobiecym szlafroku, ponieważ nocleg, który dostał wtedy, był właśnie w piwnicy i tak opisuje to zdarzenie swojej narzeczonej przez telefon. Nie jest w ogóle zainteresowany historiami tych ludzi, tym jak im się żyje. To, co przedstawia nam w tej książce, to jest po prostu obraz wsi, jedzie to, co widzi, nazwy miejscowości, to, że pije kawę w termosie, ponieważ jest bardzo pro-eko i nie używa plastiku. Jest też wspomniane, że oczywiście on głosuje na partię, która wspiera ekologię i bardzo fajnie, tylko że to jest takie jego bardzo drobnomieszczańskie podejście, które w ogóle nie ma odzwierciedlenia w tych ludziach mieszkających na wsi i jakby w ogóle nie konfrontuje swoich poglądów z tymi poglądami ludzi mieszkających na wsi. Tak jak mówię, jego to w ogóle nie interesuje, on ma swoje racje, nie chce wysłuchać innych historii, nie chce wysłuchać innych punktów widzenia. I tak naprawdę z jego opisów niewiele wynika, bo tak jak mówię, on nie skupia się na ludziach, on się skupia na obrazach, a to, co widzi, to najczęściej sprowadza się do tego, że tutaj stoi dom, obok jest sklep, gdzieś tam jest jakiś bar właśnie i na końcu każdej wsi obowiązkowo musi stać kapliczka. I tak naprawdę do tego sprowadza się ta książka. Tyle możemy z niej wynieść. Książka, w ogóle ta sama książka jest cieniutka, bo na Legimi ma ona 140 stron, nie wiem ile ma w papierze, no ale na pewno nie jest wiele grubsza. A zawiera ona też mnóstwo zdjęć, także treści tam, jak sami możecie się domyślić, jest niewiele. Natomiast te zdjęcia, one są ciekawe, są interesujące, ale nie są w żadnym stopniu dopełnieniem tej treści, tylko są dokładniej odzwierciedleniem. To znaczy, my wszystko, co widzimy na zdjęciach, wcześniej o tym przeczytaliśmy, więc ja nie bardzo widzę, jaki sens tutaj mają te napisane słowa, bo tak czy inaczej to wszystko jest tam przedstawione na zdjęciach. I fajnie, o ile by to było zrobione na przykład sporadycznie, gdybyśmy mogli doczekać się jakiegoś odautorskiego komentarza, albo jakichś jego własnych przemyśleń na temat tego, co widzi, albo chociaż głosu tych ludzi, których mija, z którymi rozmawia. Czegokolwiek tak naprawdę, co dałoby się z tej książki wycisnąć, żeby później mieć jakieś własne przemyślenia, własne refleksje, a ja z tej książki nie wyniosłam totalnie nic i uważam, że ona jest zupełnie o niczym. I rozumiem, że zamysłem Piotra Mareckiego było pisanie zwięźle, właśnie takimi bardziej kadrami niż słowami. Natomiast niech te kadry, niech te jego opisy coś ze sobą niosą, a no, dla mnie niestety one nie niosą ze sobą nic. I tutaj nawet na koniec tej książki jest taka wzmianka, kiedy autor już kończy tą swoją podróż, wraca do domu, do swojej narzeczonej i daje jej przeczytać tą swoją książkę, to co udało mu się stworzyć przez ten czas. I ona to komentuje w takim stylu, że przydałoby się tam jakieś pleple, że nie ma właśnie żadnego jego komentarza, że nic tam tak naprawdę nie ma. I to chyba, tak ja to odbieram, to jest w takim żartobliwym tonie,
że właśnie nie o to w tej książce chodzi. Takie, wiecie, takie mrugnięcie oka do czytelnika, że dokładnie o coś innego w tej książce chodziło. Tak mi się wydaje, że to autor miał na celu. Natomiast trudno mi się nie zgodzić z tą jego narzeczoną, ponieważ naprawdę tego pleple bardzo tutaj brakuje. I nawet jeżeli taki miał pomysł na swoją książkę, to mnie się ten pomysł po prostu jako czytelnikowi nie podoba, bo on kompletnie do mojego życia nic nie wniósł i uważam, że trochę zmarnowałam czas czytając tą książkę. Na szczęście była krótka, więc nie aż tak dużo czasu. Natomiast nie polecam jej i uważam, że po prostu nie jest warta przeczytania. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to naprawdę wystarczy obejrzeć zdjęcia. One chyba są zamieszczone, przynajmniej tak autor wspominał, było bardzo często wspomniane, że wrzuca instastorki, więc podejrzewam, że gdzieś na Instagramie autora można znaleźć być może zapisaną relację. Nie wchodziłam, także nie wiem, ale zgaduję, że gdzieś to można w internecie znaleźć. I naprawdę oglądanie tych zdjęć wystarczy w 100%. Nie trzeba wcale tej książki czytać. Rozumiem, że taki był pomysł autora, rozumiem, że takim stylem chciał to napisać, natomiast ja jestem osobą, która bardzo sobie ceni język w książce. I też ostatnio, może to się źle złożyło, ale w ostatnim czasie miałam okazję przeczytać Synapsy Marii H. Hanny Krall. I po przeczytaniu tej książki ja po prostu widzę, że można pisać i lakonicznie, i pięknie. No niestety Piotrowi Mareckiemu w moim odczuciu się to nie udało. Polska Przedrożna jest dla mnie książką o niczym, która absolutnie niczego nie wnosi. Nawet jeżeli miała to być jakaś prowokacja, bo pojawiają się takie głosy, to nie bardzo udana, bo nie wiem, do czego ta książka miałaby za bardzo prowokować. Także takie jest moje zdanie na temat Polski Przedrożnej. Dajcie znać, jeżeli tę książkę czytaliście, bo tak jak mówię, ja słyszałam o niej wyłącznie u Rafała Hetmana i później patrzyłam sobie opinie innych ludzi, gdzieś tam no lubimy czytać. Natomiast tutaj gdzieś w tej naszej booktubowej bańce raczej o tej książce nie słyszę, także jestem bardzo ciekawa, czy mieliście okazję ją czytać i co o niej myślicie, czy Wam się podobała, czy podoba Wam się taki pomysł na reportaż, czy na jakiś taki, jak to bardzo ładnie właśnie Rafał ujął, projekt artystyczny. Do mnie to nie przemawia, ale być może do Was tak. Drugą książką, skrajnie różną od tego, co znalazłam w Polsce Przedrożnej, jest książka A co byście myślały Agnieszki Pajączkowskiej i Aleksandry Zbroi. Tutaj pojawia się podobny koncept, to znaczy autorki również wybierają się w podróż po mazowieckich wsiach, przejeżdżają chyba w tydzień, nie wiem dokładnie ile czasu im to zajęło, ale nie jest to istotne, umówmy się. Przejeżdżają właśnie mazowiecką wieś i one rozmawiają z kobietami. Jest to książka o kobietach mieszkających na wsi, o tym jak one postrzegają życie na wsi, jak postrzegają życie w ogóle, jak postrzegają bycie kobietą w miejscu, w którym żyją. I tutaj bardzo podoba mi się to, że autorki oddają głos swoim bohaterkom. To znaczy tutaj również nie ma właśnie tych odautorskich komentarzy, natomiast jest bardzo wyraźny głos bohaterek. To one mówią w tej książce. Zostało to poddane bardzo ładnej obróbce językowej, nazwijmy to, jeżeli ma to jakikolwiek sens i po prostu bardzo dobrze się to czyta. Taka forma reportażu mi bardzo odpowiada, bo to jest coś podobnego, co zastosował również Jacek Hope. To znaczy to jest tak jakby taki wywiad z różnymi ludźmi, ale taki wywiad jednogłosowy. To znaczy my nie mamy tam pytań, nie mamy jakby rozmowy między autorkami książki, a bohaterkami. Mamy tylko wypowiedzi bohaterek, ale momentami widać, że na przykład w tym miejscu zostało zadane jakieś konkretne pytanie, bo nagle jest na to pytanie odpowiedź. I właśnie to samo było u Jacka Hołba w książce Żeby umarło przede mną, o skrajnie innej tematyce, także nie o tym chcę dzisiaj mówić. I to samo zrobiły tutaj dziewczyny Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja. I bardzo mi się to podoba, do mnie to bardzo trafia. O czym właściwie jest książka, a co byście myślały? Tak jak wspomniałam, autorki wyruszają w podróż po mazowieckiej wsi i przypadkowo napotkane kobiety zapraszają do takiej rozmowy o życiu kobiet na wsi, o tym jak to wygląda. I one same przyznają się do tego, że pojechały tam z takimi bardzo stereotypowymi poglądami co do życia na wsi, które gdzieś tam zweryfikowały, gdzieś tam rozszerzyły, a niekiedy również je potwierdziły. To znaczy, ta książka bardzo mocno pokazuje, jak wiele od czasów komunizmu na wsi się zmieniło i że tak naprawdę nie zmieniło się nic, bo wszystko zależy od naszej mentalności, od tego, jak my postrzegamy siebie i od tego, jak my postrzegamy świat, w którym żyjemy. I tutaj to bardzo mocno według mnie wybrzmiewa wśród tych bohaterek, ponieważ wśród tych kobiet są takie, które żyją na wsi, ale żyją na wsi tak naprawdę lepiej niż żyłoby im się w mieście. Mają własne biznesy, wiedzą jak o siebie zadbać, są zupełnie niezależne finansowo od mężczyzn. Natomiast mamy też kobiety, które żyją dalej w takim bardzo konserwatywnym przekonaniu, że to mąż zarabia na rodzinę, że kobieta musi być w domu, gotować, ewentualnie pomagać w gospodarstwie, ale do pracy raczej się nie nadaje. I tak naprawdę z tej książki również nie wybrzmiewa żadna taka jednogłośna teza, że na wsi żyje się tak czy tak, natomiast pozwala nam to wysnuć własne wnioski. Jest tutaj też sporo polityki, widać, że autorki były tym tematem zainteresowane, to znaczy były zainteresowane tym, kto na kogo głosuje, kto jakie ma poglądy, bo bardzo często pojawiają się wypowiedzi na temat na przykład właśnie 500+, głosowania na PiS, albo poglądów na temat aborcji, albo kościoła, czy w ogóle katolicyzmu i wiary w Boga.
Także są to takie tematy, które szczególnie teraz wydaje mi się są bardzo popularne, bardzo wiele z nas się interesuje tymi tematami. I dla mnie to było szalenie ciekawe po prostu poznać poglądy innych kobiet, kobiet zupełnie różnych ode mnie, wychowanych w zupełnie innych warunkach, z zupełnie innymi przekonaniami i bardzo podoba mi się ta różnorodność. Różnorodność poglądów, różnorodność w ogóle w sposobie życia, w trybie życia. Także to, co ja z tej książki wyniosłam i co jest dla mnie w niej bardzo ważne, to to, że nie możemy szufladkować ludzi. To, że ktoś pochodzi ze wsi, nie musi oznaczać, że ma określone poglądy, określony styl życia. Ta książka porusza szereg najróżniejszych tematów. Tak jak wspomniałam, właśnie mamy tutaj sporo polityki, sporo takich poglądów bardzo aktualnych współczesnie, ale mamy też informacje o tym, jak na przykład ta wieś się przekształcała na przestrzeni lat, szczególnie po komunizmie, kiedy wyszliśmy z socjalizmu, jak to się odbiło na wsiach, jak się ludziom żyje na wsi teraz, a jak się żyło wtedy. Wiele kobiet na ten temat się wypowiada. Wiele kobiet też, to jest akurat bardzo zgodny pogląd, że rządy, niezależnie od tego, czy to są obecne rządy, czy były rządy, po prostu zapominają o tych wsiach. Te wsie są takie zapomniane, nikt się nimi nie interesuje. To jest bardzo krzywdzące dla ludzi tam mieszkających. Mówią też o problemach na przykład z edukacją, jaka jest na wsi. Kobiety, które są bohaterkami tej książki, bardzo często kończyły na przykład tylko szkołę podstawową, ponieważ później musiały pomóc rodzicom w gospodarstwie albo było od razu wydawane za mąż. Często też padają właśnie komentarze, ponieważ autorki są po 30 i jedna z nich, z tego co zrozumiałam, jest niezamężna i właśnie bardzo często też padają takie komentarze, że tutaj na wsi to zostałaby uznana za starą pannę, ale z drugiej strony jest też mowa o tym, że tak było kiedyś, natomiast teraz wieś się zupełnie zmieniła. Także to wszystko w tej książce jest naprawdę bardzo zależne i pokazuje, że nie możemy szufladkować. Kobieta ze wsi nie musi oznaczać niczego negatywnego, a niestety wydaje mi się, że często mamy taki obraz w głowie, kiedy słyszymy wieśniaczka i tak dalej, to ma takie bardzo pejoratywne skojarzenia i zupełnie niesłusznie, bo jakby to nie wieś definiuje to, kim jesteśmy, to my sami tak naprawdę wpływamy na to, jakimi osobami jesteśmy i jak chcemy żyć i to mi się w tej książce bardzo podoba. Bardzo podoba mi się to, jak autorki podeszły do tematu, bardzo podoba mi się to, że same tego nie komentują, że oddają całkowicie go swoim bohaterkom. I bardzo podoba mi się to, że to, co z tej książki wyniesiemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie uważam, żeby to był najlepszy reportaż, jaki w życiu przeczytałam, żeby to było coś, o czym będę pamiętać. Chociaż właściwie chyba będę o tym pamiętać, bo to jest coś takiego nieoczywistego, ale no nie jest to takie moje 10 na 10 powiedzmy. Oceniam tą książkę tak na 3 na 5 gwiazdek w skali Goodreads. Myślę, że tak 7 na 10 w skali lubimy czytać. Przy czym Polska Przedrożna to dla mnie 2 gwiazdki na 5 i chyba 3 gwiazdki na 10. Wydaje mi się, że tak ją oceniłam. Także no to jest książka, którą na pewno mogę Wam polecić, jeżeli interesuje Was obraz polskiej wsi widziany oczami kobiet, które tam mieszkają od pokoleń. Polskiej Przedrożnej nie mogę Wam polecić, bo po prostu zrobiłabym to wbrew sobie. Natomiast jestem ciekawa, czy mieliście okazję tę książkę czytać i jeżeli tak, to co o niej myślicie? Czy macie podobne zdanie, czy może wręcz zupełnie odmienne? Bardzo chętnie wysłuchałabym szczególnie właśnie opinii odmiennych od mojej. Co Wam się w tej książce podobało? Co Was tak urzekło? Bardzo mnie to ciekawi. Także koniecznie dajcie znać, jeżeli czytaliście którąś z tych książek albo czy macie w planach. Tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!